W północno-zachodniej części Radzyńskiego Pałacu Potockich, od strony ulicy Jana Pawła II i Placu Wolności, znajduje się Izba Pamięci Karola Lipińskiego. Placówka, prowadzona przez Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, ma na celu popularyzację twórczości wybitnego skrzypka urodzonego w Radzyniu. Służą temu zgromadzone w niej eksponaty, m.in. dokumenty, nuty oraz pamiątki po muzyku. Przed wejściem do izby stoi popiersie Karola Lipińskiego. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik miało miejsce 9 października 2008 roku. Natomiast jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 29 października 2008 roku. Z inicjatywą wzniesienia pomnika tego najwybitniejszego polskiego muzyka doby przedchopinowskiej wystąpiło Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne na czele z jego wieloletnim prezesem Zygmuntem Pietrzakiem. Popiersie stanowi materialny, symboliczny przejaw uczuć mieszkańców miasta wobec wielkiego radzynianina. Odsłonięcie monumentu miało miejsce w przededniu 218. rocznicy urodzin artysty. Wydarzenie to było również punktem kulminacyjnym jubileuszowych 25 dni Karola Lipińskiego, corocznego cyklu koncertów muzyki klasycznej, będących formą uhonorowania urodzonego w Radzyniu Podlaskim światowej sławy wirtuoza, skrzypiec i kompozytora, a także okazją do popularyzacji jego muzyki i twórczości. Autorem projektu popiersia jest artysta-rzeźbiarz Gustaw Chadyna. Z kolei odlew z brązu wykonała odlewnia artystyczna Piotra Piszczkiewicza z Podłęcza koło Niepołomic. Granit szczelin, z którego wykonany jest cokół, pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Widnieje na nim napis Karol Józef Lipiński 1790-1861. Odsłonięcie popiersia Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim było ogromnym wydarzeniem dla wszystkich osób zainteresowanych życiem i twórczością kompozytora. Jest to pierwszy pomnik tego artysty w Polsce. Mieszcząca się w pałacu Izba Pamięci Karola Lipińskiego została uroczyście otwarta 15 listopada 2010 roku. Po wejściu do środka uwagę przykuwa replika pomnika, popiersia Karola Lipińskiego usytuowanego przed pałacem, nad którą umieszczone zostały skrzypce. Udostępniona do zwiedzania ekspozycja ukazuje cztery etapy drogi artystycznej Karola Lipińskiego. Okres radzyński 1790-1799, lwowski 1799-1839, drezdeński 1839-1861 i urłowski 1861. Każdy, kto odwiedzi izbę, ma też możliwość obejrzenia filmu o skrzypku oraz zapoznania się z ponad 30-letnią historią dni Karola Lipińskiego. Ciekawym elementem placówki jest galeria najwybitniejszych wykonawców koncertujących w Radzyniu w ramach tego cyklu. Izba jest miejscem licznych odwiedzin, prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej oraz miejscem konkursów na temat życia i twórczości tego światowej sławy artysty. W Radzyńskiej Izbie Pamięci Karola Lipińskiego każdy odwiedzający może też zapoznać się z działalnością Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego. Obok organizacji wspomnianych już dni Karola Lipińskiego należą do niej m.in. prekursorskie nagrania płyt z utworami Karola Lipińskiego, odrestaurowanie w 2006 roku pomnika nagrobnego muzyka we wsi Wirliw, dawniej Urłów na Ukrainie, publikacje książkowe, organizacja konkursów wiedzy o życiu i twórczości skrzypka oraz współrealizacja filmów biograficznych o Karolu Lipińskim.